Czy windsurfing jest bezpieczny? Część czwarta. Zasady dbania o organizm. Skoro omówiliśmy już podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem, przejdźmy do nie mniej ważnej kwestii, a mianowicie dbania o nasz organizm. Windsurfing jest sportem, który wymaga od nas sporych pokładów energii, gdyż każda sesja na wodzie wiąże się z nielada wysiłkiem. Z całą pewnością zaabsorbowani zdobywaniem i szlifowaniem naszych umiejętności nie zdajemy sobie sprawy, jak ciężkiej próbie poddawany jest nasz organizm. Dostarczenie mu niezbędnych składników odżywczych ma jednak kluczowe znaczenie. Planując wyjście na wodę, pamiętaj, że nie wolno pływać z pełnym żołądkiem. Posiłek zjedz najpóźniej na godzinę przed planowanym rozpoczęciem sesji. Bezwzględnie wystrzegaj się spożywania napojów alkoholowych przed wyjściem na wodę. Wspomagaj swój organizm pełnowartościowymi, wysokoenergetycznymi przekąskami, takimi jak batony proteinowe, czekolada, napoje izotoniczne podobne. Nie dopuszczaj do przegrzania się lub zbytniego wychłodzenia organizmu. Jeśli czujesz zmęczenie, odpuść. To samo dotyczy sytuacji, w której masz świadomość, że twój organizm lub kondycja są osłabione. W sytuacji, w której złapie cię skurcz, maksymalnie naciągnij skurczony mięsień. Znana jest również metoda nakłuwania skurczonego mięśnia czymś ostrym, np. szpilką lub agrafką. Zadbaj o to, by wrócić na brzeg możliwie najszybciej, gdyż skurcz może przytrafić się ponownie. Pamiętaj, że najczęstszą przyczyną skurczy jest niedobór magnezu bądź innych mikroelementów. Dlatego zbilansowana dieta jest tak ważna, zwłaszcza w przypadku osób uprawiających sport.